Witajcie, Rafał, z tej strony. Spośród filmów, które ostatnio opublikowałem, dużym powodzeniem cieszył się film dotyczący aktualizacji firmware'u dla Mavica Air 2. I chodziło tam o parę rzeczy, między innymi o wersję oprogramowania, chodziło tam o to, jak wygląda w tej chwili radar, gdzie został przeniesiony. Chodziło o wersję aplikacji, co było też kluczowe, o ustawienia klawisza funkcyjnego w kontrolerze i o parę jeszcze innych rzeczy. Nie mieliście pewnych opcji. Postanowiłem ten film trochę rozszerzyć i w dzisiejszym odcinku pokażę de facto dokładnie te rzeczy, o które pytaliście ostatnio. Także let's go i lecimy z materiałem, lecimy w teren. Dobra, jestem już, możemy podziałać w takim razie. Będziemy latali blisko i nisko, jak pamiętacie, bo tak trzeba teraz. Check-in zrobiony. I za chwilę zajmiemy się tym, co widać. Jest przepiękna zima i ta droga w lesie jest taka bezludna. Specjalnie tu przyjechałem, żebyśmy byli z dala od ludzi. Na pewno 150 metrów, bez względu na uprawnienia, jakie posiadacie. Zrobimy teraz parę rzeczy. Przede wszystkim sprawdzimy sobie główne menu. Następnie mamy menu Control. I tutaj zobaczmy, jakie są możliwości, jeżeli chodzi o przypisanie funkcjonalności do klawisza funkcyjnego. Pojedyncze. Jest Recenter Gimbal, światło, mapa, follow albo FPV tryb gimbala, Advanced Camera Settings, Auto Exposure, czyli ekspozycja i Hyperlapse Cruise Control. Mamy to. W tym momencie ja wybrałem tutaj światło, a przy podwójnym kliknięciu jest Hyperlapse Cruise Control, to jest powtórzone tutaj. I tak mamy. W porządku. To jest to, co chciałem zrobić. I wiele osób mówiło, że nie działa to w tym wydaniu. Będziemy latali tak do 250 metrów stąd, nie dalej, bo jak pamiętacie, mamy latać w zasięgu wzroku i nisko. Ok, popatrzmy w takim razie na drugą rzecz, która tutaj jest. To jest menu About i to, o co pytaliście też, jaka to jest wersja. Jeżeli chodzi o aircraft firmware, czyli oprogramowanie drona, to jest 0100 0511, ale też jest ważna wersja aplikacji App version 122, czyli 122. I to jest też istotne. I teraz w pierwszej kolejności to, o czym mówiliśmy, jak pamiętacie, my się skierujemy jeszcze kawałeczek dalej po to, żebyśmy mogli zrobić ładne hyperlapsy takie w cofaniu. Może za chwilę też delikatnie się podniesiemy, żeby było widać trochę więcej. W sumie możemy polatać. O, są ludzie, dlatego powinniśmy się oddalić. Tak? I to, o czym chciałem powiedzieć, że zniknął ten radar ze środka ekranu tu na dole. Ja go postaram się przywołać. Ok, jesteśmy w takim miejscu, gdzie ja go ledwo widzę, czyli jesteśmy w zasięgu wzroku. Zostańmy w tym i popatrzmy na mapę. Mapa jest w lewym dolnym rogu. Parę osób mi mówiło, że ta funkcjonalność kryje się właśnie pod mapą i tu faktycznie jest. Jak popatrzycie teraz, to widać, że mamy taki radar jak poprzednio na środku. On jest w tym momencie, ten radar skierowany, czy nie skierowany, ale on jest w tym momencie w tym miejscu, gdzie mieliśmy możliwość rozwinięcia mapy. Ok, to co sobie zrobimy, to w takim razie przejdziemy do Hyperlapse, menu Hyperlapse i stąd mieliśmy wybrać Free, tak? I będziemy lecieć, ile nam potrzeba. Tutaj potrzeba nam trochę dłuższych tych hyperlapsów. Ja bym je zrobił może 8-sekundowe, może 10, tak żeby mieć na początek tego filmu. Interwał co dwie, ale maksymalna prędkość obniżmy sobie ją do 1 metra na sekundę. Ok, zaczynamy. Dobra, i to co widzicie jest w tej chwili, on zaczyna nam lecieć, cofamy się na 35 metrach. I podwójne kliknięcie. W tym momencie pojawił się komentarz Cruise Control in Use. Zostawiamy tak jak jest, możemy przelecieć i zrobić tę wersję, czyli za 8 minut powinno wszystko być ok. Ok, nasza misja zakończona, powinno wyjść to ładnie, za chwilę sobie zobaczymy. Ja jeszcze tutaj przelecę nad w zasięgu wzroku poniżej 120 metrów nad zagajniczkiem, bo to wygląda bardzo ładnie. Ten zagajniczek
po prawej stronie. Ta wysokość jest idealna, 34 metry, nie za wysoko, nie za nisko, dobrze go widać i słychać. Jest naprawdę ok. Akurat dzisiaj niestety zawiodła mnie lustrzanka czy bezlusterkowiec. I mamy do dyspozycji tylko nagranie z ekranu. Ale to wystarczy, żeby oddać ten klimat taki jesienny. Bardzo ładnie. Za chwilę powinniśmy mieć utworzone już hyperlapsy. A zagajnik też przed nami jest w porządku. Do filmowania. To co zrobimy teraz, tylko sprawdzimy, czy ta trasa jest w miarę równa, jeżeli chodzi o cofanie. Tu go ładnie słychać cały czas i widać. Video synthesis completed. Tak, tu jest bardzo ładnie. To my sobie zrobimy to za chwilę, to ujęcie, bo już widzę, że jest dobrze. Długo to trwało, ale mamy to. Świetnie, bardzo ładnie wyszło. O to mi chodziło. Drugi lot obiad będziemy nad tym zagajniczkiem po prawej stronie. Idealnie. Pytam prośbę, żeby sprawdzić, czy działa bypass. W takim razie w trybie normalnym teraz będziemy lecieli. Control, safety, bypass jest aktywny, prawda? Tak, tak byłby break, tak jest bypass aktywny. No i lecimy. Okej, słuchajcie, na dzisiaj kończymy. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was pomocny. Jeżeli tak, to oczywiście prośba o suba i o łapkę w górę. Jeżeli ktoś jest zainteresowany Drone Bootcamp, dzisiaj mamy promocję. A to z tego względu, że jest nowy rok, mamy postanowienia noworoczne, czyli New Year's Resolution. A 15 będzie warsztat opublikowany w ramach Drone Bootcamp dotyczący wejścia, wprowadzenia w życie tych przepisów dronowych. Nowych, czyli przepisy dronowe, a życie, jak to wygląda. Sporządzę go na podstawie Waszych uwag, Waszych pytań i będzie stanowił głównie odpowiedzi na takie frapujące wiele osób pytania. Także zachęcam bardzo serdecznie. A dzisiaj dzięki. Jak oglądaliście do końca, to wielki szacun dla Was i spotykamy się w następnym odcinku. Zobaczenia. Cześć!